Dzień dobry, Sport Moim Życiem, Myśliwicz Paweł. Kłaniam się niezwykle nisko i zapraszam do kolejnego odcinka Sport Moim Życiem. Jako że o dobrych meczach już porozmawialiśmy w tamtym wejściu, teraz zajmiemy się tymi słabszymi. Te słabsze mecze, które dzisiaj nas czekają, to niewątpliwie spotkania Holandii z Niemcami, Włochów z Francją oraz też Anglii z Szwecją. Te trzy spotkania mogą być, że tak powiem, odbierane jako strata czasu. Nie warto na nie w ogóle patrzeć. Grają tam zespoły przeciętne, które w piłkę nożną grają od święta. Dość powiedzieć, że naprawdę te spotkania nie przynoszą żadnej chwały ani jednym, ani drugim. Nie są to żadne klasyki. Kompletnie nic nie mają wspólnego z wielką piłką. I tak ogólnie rzecz ujmując, nikt ich nie ogląda. Jeśli tak jak powiedziałem, chodzi o widowiskowość tych spotkań, one są straszne. A tak na poważnie, te trzy spotkania myślę, że dzisiaj zasługują na miano szlagierów tej serii spotkań towarzyskich. Jeżeli chodzi o kolejne spotkania, które warto obejrzeć, to niewątpliwie jest to spotkanie Polska-Urugwaj. Polacy pod wodzą Waldemara Fornalika będą chcieli to spotkanie za wszelką cenę wygrać, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że remis z Anglią to nie przypadek. Myślę, że mogą się w tym utwierdzić, bo Polska jednak w tym momencie dobrze się prezentuje. Glik gra regularnie. Lewandowski strzela bramki, podaje widzę mistrzów, jest wszędzie. Jeżeli zaś chodzi o obraniaka, rozmontował w pojedynkę Lorient, za co mu chwała. Sobiech obudził Hanower, a można powiedzieć, że Mierzejewski wrócił do łask Synola Ginesza, czyli trenera Trabzonsporu. Dość powiedzieć, że Urugwaj ma dobrych zawodników, ale jeżeli patrzeć na to, że powołany został Diego Lugano, który nie zagrał ani sekundy w PSG w tym sezonie, ani został powołany Diego Forlan, który wciąż jest jednak wielkim zawodnikiem, mimo swojego wieku i swojej pozycji w jakimś takim, powiedziałbym, rankingu dobrych zawodników światowych, która troszeczkę mu w tym momencie opadła, no to nie da się ukryć, że Diego Forlan to wciąż jest zawodnik wielki. To jest wciąż zawodnik, który warto, w którym warto, że tak powiem, tutaj upatrywać gwiazdę Urugwaju. Jeśli powiedzieć, że Diego Forlan jest słaby, to cóż można powiedzieć o polskich napastnikach? Umówmy się, że w obecnej chwili żaden nie ma pozycji takiej, jak Diego Forlan miał. Obecnie Diego Forlan gra na zapleczu ogólnie piłki nożnej, czyli w Internacjonalu Porto Alegre, co nie zmienia w ogóle faktu, że to jest zawodnik wielki i trzeba do tego się przyzwyczaić. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o zupełnie inne spotkania, czyli Hiszpania, Niemcy, no tutaj Hiszpanie zdziesiątkowani, Niemcy też, Özil coś narzekał na jakąś tam kontuzję, Kedira również. W zespole Holandii nie zagra Robin van Persie, także troszeczkę osłabione te zespoły i Arjen Robben nie zagra też w tym spotkaniu. Także trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, że na razie te wszystkie spotkania mają zabarwienie hitów, choć hitów kupionych wieloma stratami personalnymi, jak choćby mecz Anglia ze Szwecją. Tutaj właśnie mamy sytuację dosyć dziwną, ponieważ Anglicy wszyscy pochorowali się nagle przed meczem ze Szwecją. I wtedy trzeba by sobie przypomnieć, że mogliśmy grać w tym terminie z Anglikami mecz normalny, eliminacyjny. Wtedy na pewno byśmy mogli wygrać, bo Anglia bez Rooney'a, bez Ashley'a Cole'a i wielu innych zawodników to nie jest ta sama Anglia. No ale cóż, graliśmy wtedy, zremisowaliśmy, chwała nam za to. Ostatnie spotkanie Włochy-Francja. Francuzi będą chcieli nowych zawodników popróbować. Włosi będą chcieli sprawdzić, czy naprawdę są taką wielką potęgą. Marco Verratti będzie tym, który będzie miał zastąpić Andrea Pirlo w zespole reprezentacji Włoch. I dzisiejsze spotkanie, które jeszcze bardzo mnie interesuje, o którym nie wspomniałem na początku, bo wypadło mi z głowy, to Brazylia-Kolumbia. Brazylijczycy, wielki zespół, który szykowany jest na mistrza w 2014 roku u siebie. Pytanie, czy im się to uda? Czy pójdą w ślady Francji, która wygrała u siebie mistrzostwo świata? Nie wiem, nie mam pojęcia. Trudno rzec, ale Kolumbijczycy, wielki zespół. Radamel Falcao,
Następnie Freddy Guarin, następnie James Rodriguez, no to są zawodnicy niemowi, to są w sumie to James Rodriguez, bo tak jak się przedstawił ten zawodnik, to jest James Rodriguez i trzeba to respektować, a więc nie jest to James Rodriguez, tylko to jest James Rodriguez. Więc trzymając się tej terminologii, James Rodriguez jest to naprawdę wielka postać dla kolumbijskiego futbolu i myślę, że dzisiaj te spotkania będą tymi, na które warto będzie spojrzeć. Oprócz nich Turcja, Dania na przykład, czy Irlandia, Grecja, ale te spotkania nie będą aż tak szlagierowo się zapowiadały i nie będą też mogły być postrzegane jako spotkania, które warto obejrzeć zamiast Polska-Urugwaj. Ja dzisiaj w meczu Polska-Urugwaj typuję wynik 2-1 dla reprezentacji Polski. Kłaniam się w takim razie niezwykle nisko i zapraszam na kolejne spotkanie z dziełem już, mam nadzieję, że na poważnie. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia, kłaniam się niezwykle nisko.